Państwa na kolejnej części niebocentryzmu. I co dzisiaj mamy za temat? Dzisiaj zaczniemy w ogóle optykę. Optyka jest bardzo obszernym materiałem. No i oczywiście musimy wiedzieć, musimy się dowiedzieć, czego ta optyka nie mówi. Mało tego, dowiemy się nie tylko w tym filmie, tylko w całej serii, co optyka ukrywa i jakie metody manipulacji albo nawet socjotechniki są stosowane względem nawet uczniów, nas wszystkich, ponieważ no, wyrośliśmy na oficjalnej fizyce, takiej częścią jest fizyki jest optyka. No i tutaj się zaczynają niezłe buty od samego początku. No i teraz co jest tutaj głównym tematem? Promień świetlny w kosmosie. Jak on biegnie i tak dalej, i tak dalej. Nie. To jest tylko początek. W ogóle te filmy o optyce będą to filmy, te, które były dawniej robione, ale z odpowiednimi wstępami, wprowadzeniami. Będą tutaj one z kilku części się składały. I w ten sposób wyklepiemy cały materiał na blachę. Ponieważ trzeba go po prostu bardzo dobrze omówić. Co jeszcze powiem ciekawego tutaj, oprócz tego samego omówienia, tutaj jest bardzo obszerny materiał dowodowy, ale jeszcze to nie koniec. Oprócz materiału dowodowego mamy jeszcze obserwacje. Tutaj też i obserwacje, i interpretacja tych obserwacji. Ale pamiętajmy, zawsze jest jedna zasada, która mówi, że co to jest dowód, a co to jest wyjaśnienie. Wyjaśnienie nie będzie nigdy dowodem, natomiast dowód, no to już zaczyna być, no to już jest dowód i niedwuznaczny, o, w ten sposób. A więc my dzisiaj się w ogóle zajmiemy optyką. Ten film, który tutaj będzie, to będzie film, to jest film, który po prostu był na kanale Niebocentryzm, on był rok temu. Ale w międzyczasie przez ten rok zawsze coś się działo, mało tego. Kiedy były pierwsze filmy o optyce, to one były 3 lata temu. No i wzbudziły bardzo dużo kontrowersji. Właśnie szczególnie optyka. Dlaczego szczególnie optyka? Bo optyka jest najprostsza do sprawdzenia. Można sobie, o, widzimy, tutaj mamy trochę fantów. Mamy aparat fotograficzny, mamy książkę od astronawigacji. Ona też jest tutaj bardzo ciekawa. Też będziemy mieli kawałki właśnie o niej. Tutaj też zrobię jakieś dobrą wstawkę. I to wszystko, powiedzmy, jak się zbierze do kupy, no to wtedy jak już jest obraz. I słuchajcie, co wam powiem ciekawego. Przez te 3 lata ta optyka, ona przesunęła się w przód i to mocno. Mało tego, takie elementy astronomii też się przesunęły bardzo mocno do przodu. A więc wszystko poszło do przodu, zostało bardziej jeszcze udokładnione, dojaśnione. I Państwu to chcę przekazać. Jakie są doświadczenia z tych 3 lat? Otóż film o optyce w niebocentryzmie no, podlegały oczywiście jak każdy jakiejś tam krytyce. No i one po prostu sobie w jakiś sposób istnieją w internecie i Państwo je bardzo dobrze znają. I co mogę powiedzieć tutaj z tego, co optyka nam serwuje. Otóż głównym takim elementem optyki, jakimś takim kopytem, które stara się wyjaśnić wszystko, jest tak zwana refrakcja atmosferyczna. No i tutaj się zaczynają dopiero niezłe buty, przy tej refrakcji atmosferycznej. To wręcz takie słowa jak refrakcja atmosferyczna to wykorzystuje się na zasadzie pożycz dychę. To jest jakby taki wzorzec, co wszystko można wyjaśnić refrakcją atmosferyczną, dalekie obserwacje, cuda na kiju. Wszystko można. No, to jest refrakcja. Ale teraz tak. No i teraz, że to hasło jest i teraz co ono oznacza? Oznacza, że promień, który biegnie w kosmosie, on się załamuje. Na Ziemi i tak dalej, tej kulistej Ziemi, on się załamuje i wtedy właśnie to jest to załamanie światła w dół, nazywa się refrakcją atmosferyczną, czyli załamaniem światła w atmosferze.
No, największy problem jest z dowodami. No i teraz, co się serwuje na te dowody? Ja tutaj po tym wstępie jeszcze zrobię taką wstawkę, zanim będę jeszcze promień w kosmosie. Trochę powtórzę tamtej argumentacji bardzo, ale jeszcze coś ciekawego omówię, nie? Żeby po prostu Państwo wiedzieli, na czym polega ten główny blef oficjalnej optyki. Ponieważ refrakcja to jest blef. Na to nie ma dowodów, ale chcę Państwu później pokazać, jak manipuluje się pryzmatem. Ponieważ pryzmat sam w sobie, on już jest jakby dowodem, że tak jak w pryzmacie się załamuje światło, to tak samo się załamuje w atmosferze. Czyli to jest metoda per analogia. O, jest bardzo ważny element, że to jest, ponieważ tu się tak załamuje, no to w atmosferze też się tak załamuje. O, to jest bardzo ważny tutaj argument. I w ten sposób powstaje refrakcja. I w książkach od fizyki, w szkołach, to jest. I to jest, jak najbardziej każdy to pamięta. Wiecie co? Ja mam takie doświadczenie. Kiedyś rozmawiałem ze znajomym, no i mówię tam, że tam ta refrakcja atmosferyczna to lipa. A on mówi, no, no od razu sobie przypomniał gdzieś tam ze szkoły, że no ale przecież jest pryzmat, nie? No to wiecie jak mu odpowiedziałem? A ty jesteś zatopiony w szkle? On nawet nie wiedział o czym ja mówię. Wyobraźcie sobie. Czyli o czym to świadczy? Jak ja mu zadałem to pytanie, czy ty jesteś zatopiony w szkle? Czyli musisz być w środowisku szkła, nie? Żeby ci się coś tam załamywało, nie? No to on po prostu za bardzo nie rozumiał, powiedzmy. O, tu też jest bardzo ważny element. Proszę zwrócić uwagę na tym przykładzie, jak ta kwestia tego pryzmatu jest wbita w mózg na zasadzie gwoździa do deski. No to mamy tutaj drzewo, o, drewno. Wszystko to jest podbijane specjalnymi dużymi gwoździami. To się świetnie trzyma. O, tutaj ten stół. To jest taki dla przykładu. O, tu mamy to wszystko. Tam są też takie dwa duże, chyba pewnie 10-calówki, o, gdzieś tak mniej więcej, takie widać po tej czubku, 10-calowe gwoździe są takie potężne wbite. Tak samo jest w umysłu ludzkim wbite, że promień w atmosferze, że on się załamuje w dół. To jest wbite, ale czy to jest prawda? To właśnie te filmy mają to wszystko omówić. No i teraz tak, tutaj żeśmy przeszli przez ten przykład tego pryzmatu. No dobra, no i teraz tak, no to teraz musimy sobie zadać kolejne pytania. Dlaczego wykorzystano pryzmat? Dlaczego wzięli sobie pryzmat i to pokazali? A więc trzeba było pokazać per analogia tą refrakcję atmosferyczną, fikcyjną, ale trzeba było jakoś to pokazać. Bo co trzeba było ukryć? No widzicie, tu się zaraz Państwu powiem od razu, żeby to już nie było dwóch zdań. Co trzeba było ukryć? Trzeba było w sumie ukryć kilka rzeczy. Dlatego się pokazuje pryzmat, co tam się jeszcze pokazuje. Aha, i ten numer, laser i zasolona woda w akwarium. O, to są najczęstsze takie argumenty. To jest, znaczy argumenty, coś tak pokazuje. No, widać, no widać, załamuje się, no tak w atmosferze jest. Aha, no w porządku, że tak jest. No, pięknie, ładnie. Ale co trzeba było ukryć? Co zdradza tak naprawdę, a nauka na ten temat nie mówi, jak przebiega promień w atmosferze? Zdradza sprzęt optyczny. Tu mam akurat stary aparat. O, to jest optyczna. Stary aparat, funkcja optyczna i aparat fotograficzny optyczny, no nie mówię o jakimś cyfraku, który nie ma optyki, no tam powiedzmy telefony komórkowe mają tylko cyfrak, czyli to jest tylko zoom cyfrowy. Natomiast chodzi o zoom, czyli druga grupa ruchomych soczewek. To jest ten zoom optyczny, czyli przybliżenie. To o takie. A więc zdradza sprzęt optyczny. Co mamy? Aparat fotograficzny i niwelator. I i proszę zwrócić uwagę na jeden bardzo ważny szczegół. Dlatego nauka nie mówi. Jeżeli my robimy aparatem fotograficznym przybliżenie i porównujemy na tym zoomie obrazy, to widzimy skok obrazu. Każdy, kto robi zdjęcie z aparatem fotograficznym, z zoomem optycznym, to zauważa jedną rzecz, że obraz skacze. Ale jak przeanalizujesz, to pytanie, w którą stronę skacze ten obraz? No, to jest najciekawsze. W którą stronę skacze? Ale tego nauka już nie wyjaśnia.
ale ona celowo tego nie wyjaśnia, bo to trzeba ukryć. A wiecie, o co tu głównie chodzi? To chodzi o siłę, która odgina promień, mało tego, i go formuje w atmosferze, bo to nie jest tylko kwestia samego promienia, że on jest nagle, odgina się, powiedzmy. To powstaje cały snop światła i on ma określony kształt i fiksuje to aparat fotograficzny, kamera na zoomie i tak dalej. I teraz przechodzimy do kontrargumentacji. Ponieważ nauka, ona nie zna tej siły, nie chce znać, to znaczy ona zna, ale ta nauka oficjalna jej celowo nie zna, bo to trzeba ukryć. Ponieważ to jest puszka Pandory, ponieważ z jednego tematu wskakuje się na następny temat. Zadaje się ciągle pytania, dlaczego tak, owak i tak dalej. To wszystko do kupy zbierać, to lepiej po prostu to wziąć, uciąć i nic na ten temat nie mówić. Tak mówi oficjalna nauka, że skok obrazu, no nie wiadomo, ona milczy. Z jakiego powodu jest ten skok obrazu? Ale to jest tylko wierzchołek góry lodowej. To jest wierzchołek góry lodowej. I teraz przechodzimy do internautów. Tak, teraz ci wszyscy demoniści, którzy tutaj wojują z internetem, z niebocentryzmem, co oni wycięli numer? Oni też są, oni już po prostu byli zmuszeni, żeby skłamać. No, przyparcie zostali do ściany argumentacją, a więc musieli coś zrobić, żeby przynajmniej tego Kowalskiego jakoś na pierwszy strzał jakoś pozbyć się jak wsza, wykręcić go. Musieli to jakoś zrobić, a więc jak oni to zrobili? Przynajmniej oni zrobili część, ale zaraz będziemy zadawać następne pytania, to zorientujecie się. Aparat, jak normalnie robimy zdjęcia, nie? No i mamy dwa przybliżenia, czyli przed przybliżeniem, po przybliżeniu, nie? Mamy skok obrazu w porządku. Ale co oni zrobili? Oni obrócili w bok. I państwo pytali, czy to jest prawda, że skok obrazu jest, jeżeli kręcimy go tutaj w lewo, skok obrazu jest w lewo, tak? W porządku, to zrobili, ale podali fałszywy powód tego, że tak to się dzieje. Fałszywy powód, że wszystkie aparaty na świecie, kamery, cały sprzęt optyczny ma wady fabryczne. Oni takie coś twierdzili. Czyli oni do elementu prawdy dołożyli blef, kłamstwo, że to jest jakby dowód, czyli skłamali, że wszystkie aparaty mają wadę, że to jest przypadłość, jak to tam sobie pisali w niektórych komentarzach, że to jest przypadłość aparatu. Ale powiem wam, przez te 3 lata nikt tego nie kupił, ale ja siłą rzeczy muszę to wyjaśnić. A więc tutaj, no musieli to zrobić, nie? Ale czego oni znów nie zrobili? Bo wiecie co? Jaka jest generalna zasada dezinformatorów? Nieważne, co oni robią, tylko ważne, czego oni nie zrobią nigdy. O, żelazna zasada. Otóż, co się stanie, jeżeli my przekręcimy w prawo i jak i będziemy analizować obraz przed i po przybliżeniu? Co wtedy? O godzinie, znaczy na 12, tak jak ja robiłem zdjęcia, to co się okazało? Obraz skacze do góry. Tutaj, w którą stronę? No, już państwo wiedzą? No, domyślmy się. Zrobili w lewo, w prawo. Na 13.30, tak? Albo na 10.30. A możemy jeszcze dalej obracać. Co ciekawe, ja zrobiłem zdjęcie i na swoim blogu to umieściłem. Obróconego aparatu. Dlaczego oponenci tego nie zrobili? Oni nie zrobili, przecież to można zrobić. Wiecie, w jaki sposób? Słuchajcie, to jest tak samo tutaj. O. Przecież można na przykład taki aparat obracać względem osi obiektywu. Załóżmy, tutaj mamy szkło, nie? Powiedzmy okno. Przytykamy do okna i obracamy i robimy zdjęcia. Przed i po przybliżeniu. Tylko musimy uważać przy tym, żeby zoom był taki sam. Zoom. Był taki sam. A więc musimy też to pilnować, jeżeli mamy na przykład jakieś tam kamery. No tutaj akurat tego. I możemy sobie obracać, zrobić zdjęcie i później analizować, gdzie się obraz przesuwał. Można zrobić? Można zrobić. 3 lata. Dlaczego tego nie zrobiono? To jest pytanie. To jest tak samo jak z geodezją. Dlaczego od 3 lat żaden oponent nie pojechał nad jezioro? Mógł sprawdzić.
czego tego nie zrobiono. To właśnie dlatego, bo tkwią w kłamstwie. Dlatego nie zrobili, bo słuchajcie, to już mieliśmy, bo niestety sataniści nie będą po prostu zarzynać gałęzi blefu, na której siedzą. Dlatego nie zrobiono dowodów, powiedzmy, tych laserowych. Ale co ciekawe, że tak mówimy o tych laserach, ostatnio przynajmniej mi tak napisano, że było jakieś dwóch oponentów, najprawdopodobniej, koło Płocka na rzece zrobili takie doświadczenie, no i szczęka im opadła. No, zdębieli, jak to mi napisano. Tam było parę kilometrów rzeki i oni po prostu na tych paru kilometrach zrobili. Tam szczegółów nie znam, bo tylko mi to tak napisano informacyjnie, dlatego no, mówię, że tylko to jest gwoli informacji. Natomiast przez 3 lata wszyscy spece od właśnie od krytyki nic takiego nie robili. Natomiast co państwo mogą sobie tutaj zrobić? Jeżeli mamy to szkło, tu, załóżmy szkło okna, to proszę bardzo. Możemy sobie obracać cały czas. O, obracać i robić zdjęcia. Tylko pamiętajmy, że trzymajmy ten obiektyw w jednym miejscu. Nie może być przesunięty. Czyli musielibyśmy flamastrem sobie zrobić kółeczko, obrysować bardzo dokładnie, czyli trochę tutaj zabawy jest. No i sobie robi zdjęcie i teraz i na tym zoomie co nam wyjdzie. Jak połączymy te wszystkie punkty tego zoomu, co nam wyjdzie koło. Ja państwu to zademonstruję i później przedstawię w jakimś tym filmie, którymś tam z kolei. Właśnie to doświadczenie ja je zrobię i po prostu te zdjęcia będą do ściągnięcia. A więc słuchajcie, to co ja tutaj państwu przed chwilą pokazałem aparatem fotograficznym, to jest tylko wierzchołek góry lodowej, ale to co pokazałem, to też robił podobnie, jak on się nazywa ten pan, Maurice Allais, francuski profesor. On tutaj występuje na stronie Keplera, niemieckiego niebocentryka, o którym mówiłem kiedyś w filmie. I on też robił podobne doświadczenie i tam jest nawet taka grafika, jak on to robi, nawet opis, ale to niestety trzeba trochę znać niemiecki. My nie musimy mieć akurat profesora pokojowej Nagrody Nobla, pana Maurice'a Allais, bo my mamy aparat fotograficzny i Kowalski sobie sam to sprawdzi. A więc to mamy, jeżeli chodzi o te kwestie tutaj aparatu fotograficznego. Drugi to było doświadczenie z niwelatorem. No i tutaj też ciekawa sprawa wyszła. No i zrobiono zdjęcie z niwelatora, pięknie, ładnie. No i co niektórzy kupili ten blef. A dlaczego to jest blef? Słuchajcie, nieważne kto co robi, tylko ważne czego on nie zrobi. No i teraz pytanie, jak oni zrobili na zoomie zdjęcie z niwelatora, no to pytanie, dlaczego nie zrobili zdjęcia z niwelatora przed zoomowaniem? I pytanie, co by wtedy pokazał krzyż niwelacyjny? A więc cały czas jest tylko no, jakiś tam blef, element blefu, ale to jest w sumie to, co państwo mówię, to jest taka, można powiedzieć o tych wszystkich tam krytykach tego, to jest nieistotna sprawa. Najważniejsze jest to, jaka jest prawda. Prawda jest taka, że promień w kosmosie nie biegnie po prostej. Mało tego, to jeszcze jest mało tego, przy dzisiejszym ogromnej technologii nie ma żadnego bezpośredniego dowodu, że on biegnie po prostej. Od czasu zeszłego roku linkowano mi jako dowód jakieś linki, gdzie to udowodniono niby, ale się okazało w tych linkach, że to albo jakieś kwazary, albo tłumaczą przejście przez wielką gwiazdę, ten promień biegnąc prosto, on się jakoś tam odgina. Wiecie co? Dla tych wszystkich linkowaczy mam dla nich bonus. Wiecie, to jest bonus? To jest taki, powiedzmy, no, taki prezent. Otóż po tym filmie o promieniu świetlnym w kosmosie mam film, jak wyglądają gwiazdy, te ich wielkie gwiazdy. To obowiązkowo, tych filmów jest kilka. Ale jeden taki puszczę, przynajmniej ten fragment, po prostu zobaczy państwo, jak te gwiazdy wyglądają na przybliżeniu.
To jest właśnie taki bonus dla tych linkowaczy wszystkich. To tyle. Co jeszcze tutaj możemy powiedzieć? Jak widzimy, mam książkę od astronawigacji, też będzie w tych filmach kwestia poruszona, szczególnie horyzontu. Ponieważ, no wiecie, w kwestii horyzontu to jest istna wojna w internecie. Płaskoziemcy mówią, że horyzont jest płaski, na poziomie oczu. No i stąd wniosek, że Ziemia jest płaska. No i ja się tutaj ich wszystkich pytam, bo to tylko zadaję na razie pytanie, bo ja to wszystko omówię później w kolejnych filmach. Czy ktoś to rozrysował? W XIX wieku nawet to rozrysowali. Ale czy dzisiaj ci wszyscy tacy obrońcy tej płaskiej Ziemi, czy oni to kiedyś sobie rozrysowali, ten ich horyzont? I mało tego, dlaczego oni to określenie, że horyzont jest płaski, niezależny od wysokości i jest na poziomie oczu? Skąd oni to wzięli? Przecież na początku, pamiętam 3 lata temu, nikt nie używał tego argumentu, że horyzont jest płaski, w sensie płaski, że on jest na poziomie oczu i jest niezależny od wysokości. Oni to wzięli z niebocentryzmu. Dokładnie, kiedy ja zrobiłem film o horyzoncie, oni to podłapali i stwierdzili, że to jest też płaska Ziemia. Tylko zrobili jeden błąd, bardzo poważny. Nie rozrysowali tego, bo dopiero jakby to rozrysowali, to by wyszło, że oni, że to są dwie równoległe linie, które się nigdy z sobą nie zetkną. Czyli ten promień świetlny i kształt Ziemi. A zresztą będzie film o horyzoncie, jeszcze dokładniej to wszystko opowiem. Tak, czyli mamy to już mniej więcej chyba omówione. Ja tutaj mam ściągę, wiecie. Także tutaj jest, bo teraz słuchajcie, jak wstęp się robi, to niestety to trzeba zawsze, jest szereg tematów. I właśnie, a jeszcze tutaj na zakończenie powiem wam, po co jest astronawigacja? To właśnie z astronawigacji to jest właśnie to, ten horyzont płaski na poziomie oczu, niezależny od wysokości. To jest tu. To jest, czyli mi kiedyś zarzucono taką rzecz, że, i to jest jako zarzut postawione, tak, że to jest niby zarzut, że ja używam elementów nauki, żeby tą naukę uwalić, czy zniszczyć i tak dalej, że to jest w ogóle nie do przyjęcia, że ja potrafiam, naukę obalam naukę. W porządku. Jaką naukę? Kosmologię i astronomię. To to. Natomiast, słuchajcie, nauka sama w sobie, ona ma też wartość praktyczną. Przecież mamy kupę sprzętu w domu. Mamy domy, mamy aparaty, mamy kamery, internety, cuda na kiju. Samochody, samoloty, nawet dyski antygrawitacyjne. A że może my nie mamy, ale coś takiego jest. Ale gwoli ścisłości chcę powiedzieć o jednym przykładzie. Ponieważ wiele osób, i też przy tej okazji, używa słowa nauka na zasadzie narkomana, który sobie wali w żyłę i pije kompot. Otóż chodzi o taką kwestię, czego nauka nie mówi. To już mieliśmy kwestię optyki, mieliśmy kwestię geodezji. Nie ma dowodu do dzisiaj geodezyjnego, że żyjemy na zewnątrz Ziemi albo płaskiej Ziemi. Ale jeszcze weźmy taki prymitywny przykład, za co się nauka nie wzięła. I to też przy okazji tego filmu to powiem. Nauka się nie wzięła za jedną rzecz, a natomiast za czmiela. Jedna rzecz, to jest powiedzmy owad. Czmiel. Dlaczego się ona nie wzięła za czmiela? Według oficjalnych zasad fizyki on nie ma prawa latać. Tutaj już parę takich klientów słyszałem. Jestem tu w lesie, to jest takie miejsce na ognisko. I taki słyszałem, że oni po prostu on lata. Ale co on robi? Dlaczego nauka się za to nic nie zabrała? Ja mam to tłumaczyć? Dlaczego się nauka za czmiela nie zabrała? Dlaczego on lata? No bo czmiel wykorzystuje te same zasady, które funkcjonują w przyrodzie, a one są ukrywane. On skrzydłami powoduje, to jest taki, powoduje zmianę magnetyzmu, coś rodzaju antygrawitacji. Znaczy to jest ta antygrawitacja, to jest praktycznie, to jest nazwa, to jest magnetyzm. On powstaje, on robi na zasadzie właśnie takiego dysku antygrawitacyjnego lata. Właśnie on tymi skrzydłami powoduje zmianę magnetyzmu i w ten sposób się unosi dzięki magnetyzmowi. I dlatego nauka się za to nie zabrała. To jest oczywiście taki, szmiel to jest taki, no,
To jest przykład takiego statku antygrawitacyjnego. To jest tylko bardzo kiepski przykład, ale przykład, jeżeli chodzi o zasadę, bo dyski antygrawitacyjne, znaczy my to tak nazywamy antygrawitację, to są dyski magnetyczne i one dlatego mogą, jak leci taki dysk i on, na dużej prędkości on jakby się od jakiejś ściany odbijał i leci w bok. On nie leci tak jak samolot, tak płynnie, nie? Bo samolot na innych zasadach lata, a to też i na innych zasadach lata. On potrafi się lecieć z ogromną prędkością i nagle zwrot robi. On nie leci płynnie. To właśnie to są te dyski magnetyczne. No bo wykorzystują magnetyzm. Ja już mówimy trochę o tym magnetyzmie. No mnie pytano właśnie o to, co to było. Aha, gdzie jest źródło magnetyzmu na Ziemi? W jądrze kosmosu, czyli w jądrze w niebiosach niebe, w pałacu Boga. Tam jest źródło magnetyzmu. A całe to obrotowe niebo to tak samo działa. Per panno mobile na zasadzie magnetyzmu. To jest kula zawieszona jakby w niczym, nie? Jakby ona sobie wisi w powietrzu. Ona sobie wisi, tak sobie nie wisi w powietrzu, tylko ona po prostu ona się obraca na zasadzie takiego dysku, jak to magnetycznego, nie? Tylko, że po prostu o wiele wolniej tam działają odpowiednie procesy i tak dalej. I to mamy to szkło nieba 100 km nad nami, a później zeszyta większa, znaczy mniejsza kula, pałac Boga. Czyli to jest niebiosa niebios i jądro wszechświata. To tak mniej więcej w telegraficznym skrócie to Państwu tutaj powiedziałem. Ale tutaj zaczynamy od tego czmiela. Nauka nie rozgryzła tego. Znaczy ona nie chce się za to zabrać. Chociaż jest to przykład znany. Ale nie wzięła się. No właśnie chodzi o zmianę zasad. Chodzi o to, że tam jest wykorzystane. Czmiel wykorzystuje to, czego nauka woli nie wiedzieć. No to w telegraficznym skrócie to są gwoli wstępu, wprowadzenia do tej całej optyki. A więc widzimy, mamy tutaj szereg, powiedzmy, tematów do omówienia. Także tutaj będą kawałki. No i oczywiście na koniec całości tego filmu to jest bonus dla tak zwanych linkowaczy. Jak wyglądają gwiazdy? No, to tyle. Zapraszam na kolejne odcinki tego filmu, bo to, słuchajcie, ten film to będzie kilka takich, nie? Połączonych. Także przed Państwem materiał. Witam Państwa na kolejnym filmie. Dzisiaj mamy, jak już widzieliście z tytułu, skrzynkę iluzjonistę, ale bierzemy na tapetę optykę. Dzisiaj jest część druga. Oczywiście cała seria tych filmów o optyce będzie właśnie poświęcona temu tematowi, ponieważ jego trzeba dokończyć. Temat trzeba po prostu wyłapać różne szczegóły, detale, aby był pełny obraz tego, jak wygląda optyka w niebocentryzmie. Natomiast w tym filmie dzisiaj mamy trochę oficjalnego blefu. No i dzisiaj zaczniemy od takiej rzeczy, od tego rysunku. To jest rysunek paranaukowy, wszystko pięknie, ładnie. Natomiast podstawą całości tego filmu to jest jedno pytanie, które trzeba zadać oponentom. I w sumie on zamyka dyskusję o optyce. Jaki jest dowód naukowy, że ten promień w kosmosie od Słońca biegnie po prostej? Okazuje się, że nie ma. Nie ma żadnego bezpośredniego dowodu. Mało tego, są różne wyjaśnienia. Teoria Einsteina, ona zakłada, że tak jest. Ale wiecie, na czym polega właśnie założenie? Założenia są tylko założeniami. Natomiast pozorowane dowody stoją za ścianą autorytetów. Bo to są autorytety naukowe. Żeby się nikt nie wnikał w to. To jest pewna bariera, żeby zwykły Kowalski tego się nie dopytywał. Ludzie mają generalnie pytania, szereg pytań. I widzę to po komentarzach. Także ja muszę tutaj z grubsza podziękować wszystkim za komentarze, nawet tym oponentom. Ponieważ oni też tutaj dużo wnoszą. Oczywiście oprócz tych pyskaczy. Ale generalnie chodzi o ten szczegół. To jest jeden szczegół. Właśnie, jaki jest dowód naukowy, że promień w kosmosie biegnie po prostej? To jest całe motto tego filmu.
Nie ma takiego dowodu. I to jest kolejne pytanie, które zadaje się oponentom i praktycznie w tym momencie cała dyskusja o jakiejś optyce nie ma większego sensu. To można sobie odpuścić. Ale my pojedziemy, ponieważ chcemy pewne rzeczy pokazać, jak powiedzmy wygląda ten oficjalny blef optyki Układu Słonecznego, tego całego kultu diabła, no to zwrócimy uwagę na ten rysunek. Wiecie czego? To są aż cztery blefy w tym rysunku. Pierwsze, już widzieliśmy, z geodezji. Nie ma dowodu, że żyjemy na zewnątrz Ziemi. To jest raz. Druga sprawa, nie ma dowodu, że ten promień biegnie po prostej. Trzecie, wielkość Słońca. Ono jest takie malutkie, a Ziemia jest o wiele większa. Wiecie jak jest? Jest na odwrót, ale zaraz zobaczymy do tego. Natomiast czwarty element, to czegoś tu brakuje. Brakuje szklanej linii Karmana na 100 kilometrach. I to też bardzo ważny czynnik. A więc widzimy klasykę blefu. Ale po co to jest właśnie robione? Po co to jest wszystko? Po to, żeby ukryć niebocentryzm. Ale żeby do tego wniosku dojść, no to już mamy szereg filmów tematycznych. I teraz zwróćmy uwagę na następny rysunek. My zaraz później do tego pierwszego wrócimy, ale mamy następne. To samo. Mamy tutaj sytuację, to samo, proszę bardzo. Mamy takie właśnie, o, tutaj człowiek, tutaj tego, takie malutkie te Słońca. No i przede wszystkim mamy jeszcze jeden tutaj element. Oczywiście brakuje szklanej linii Karmana, wielkości, no ale jest jeden bardzo ważny szczegół, zaraz go tutaj też wyłapiemy. Przy okazji utopimy kwestię pryzmatu, wyjaśnimy o co chodzi. Otóż tak, jeżeli światło biegnie na pryzmat, tutaj tak pod kątem od dołu, to zgina się w dół. I to jest prawda. Natomiast tutaj występuje jako manipulacja, jako oszustwo. Ponieważ, o, dokładnie. Jeżeli zmienimy kierunek padania na pryzmat, to mało tego, on odgina się już w pryzmacie do góry, od linii padania, i jeszcze bardziej wybija. Mało tego, jeszcze się rozszczepia. To co? Jeżeli atmosfera ma być takim pryzmatem, to co, widzicie mnie w kolorach tęczy? No, bez jaj. Teraz się cofamy, odnośnie tej wielkości. Proszę bardzo, końcówka długopisu to jest Ziemia. Słońce jest 108 razy 108 średnic Ziemi, oficjalnie. 108 średnic Ziemi, oficjalnie. Czyli taka malutka, czyli praktycznie ten rysunek to jest klasyka lipy. Ten, to samo. Teraz zobaczmy tu. My jeszcze cofniemy się tu, proszę bardzo, mamy tutaj ten pryzmat. A więc w ogóle atmosfera szkło, no to już w ogóle cyrk na kółkach, nie? Ale tak robi się pozorowane dowody. Czyli to jest tak zwana pozorna logika. Po co się robi pozorną logikę albo ścianę autorytetów, założenie i tak dalej? Po to, żeby nikt nie zadawał pytań. Jaki jest promień świetny biegnący w kosmosie? Nikt nie ma prawa tego zadać pytań. Po to się wszystko dookoła dyskutuje, mówi i tak dalej. Tak samo jest w komentarzach. Żeby właśnie nie odpowiedzieć bezpośrednio na to pytanie. To jest tak samo, jak zadają pytanie o geodezję. Jaki macie dowód, że żyjemy na zewnątrz Ziemi? Oczywiście pisanie na dookoła cyrk na kółkach. Oczywiście tam stek wyzwisk i tak dalej. No bo bez wyzwisk to, jak się nie ma argumentów, to muszą być wyzwiska. I to nawet w filmach jest. Tak zwanych krytycznych. Ale jeszcze do tego wszystkiego dojdziemy. Nie w tym filmie i tak dalej. Ale mamy jeszcze tutaj to, czego brakowało w pierwszym rysunku. Czyli szklanej linii Karmana. Ja oczywiście zrobiłem film na temat linii Karmana. Jest to kilka tam wywiady były i tak dalej. Ale chodzi głównie tutaj o to pytanie. Bo to przy okazji akurat tej optyki to musimy po prostu ten element omówić. Mnie pytano o taką rzecz, no jaka jest grubość tego? Tej szklanej linii Karmana. No, słuchajcie, byłbym tam, zrobił jakiś nawiar, to bym wiedział, jak to jest grubość, ale to jest tą grubością też nie do końca, ponieważ w innych warunkach temperaturowych szklana linia Karmana oddziela kosmos, gdzie jest wysoka temperatura, powyżej 100 stopni,
do tej temperatury, która jest poniżej linii Karmana, tam są też temperatury minusowe. Zresztą grafika temperatur jest na tym filmie, który będzie w opisie odnośnie linii Karmana. Tam to zawarłem, nie? Natomiast to znajduje się w zachodniej Afryce, nosi nazwę Oko Sahary i jest elementem spadniętym właśnie z tej linii Karmana, którą mamy 100 km nad głowami. Oczywiście oficjalnie tego nie ma. Po co to wszystko ma służyć? Chodzi o to, żeby ukryć niebocentryzm. Po to się to ukrywa, tego się nie mówi i tak dalej. Natomiast co zauważyłem? Jest dość taki ogromny nacisk, że co drugi tam trzeci komentator dyskutuje nauka, nauka. Nawet są tacy, którzy piszą, że nie ma podstaw naukowych. No dobrze, w porządku, że niebocentryzm nie ma podstaw naukowych. Po pierwsze, dowody niebocentryzmu zasuwa się pod dywan. Mało tego. Nauka przecież służy temu, żeby nie ujawnić niebocentryzmu. I teraz zobaczmy taki jeden szczegół. Czyli to ma 20 km, leży na Saharze i nie ma problemu. Badano w Wiedniu. Ten materiał nie pochodzi z Ziemi. Jak on na górze się tam zachowuje? A więc no, może być w takim kwestii takiego pewnego żelu. No ale tego nie wiem, no bo jakbym jakieś Haune był albo Vril, takie statki antygrawitacyjne, to bez problemu to bym wiedział, nie? Ale tak to nie wiem, nie? A więc jedyne, co można zrobić, to zrobić nawiet i tak dalej. Pewnie to już zbadano 10 razy. Zresztą, słuchajcie, to nie chodzi o badanie tego. Zaraz tutaj mamy taki przykład. O, proszę bardzo. Że wszyscy byli zorientowani, jak się rozpoczęły loty w kosmos. Gdzie żyjemy? Co nad nami jest? Jakie są warunki poza linią Karmana? Otóż Werner von Braun, to jest jego nagrobek. On zmarł w 1977 roku, był ojcem V2 za czasów Hitlera, później ściągnięty przez Amerykanów. Został tym ojcem chrzestnym i można powiedzieć realnym amerykańskiego tematu kosmicznego, no, czyli programu kosmicznego. O, w ten sposób. I co on tutaj na tym nagrobku sobie dla potomnych zostawił? Tutaj wiecie, co zostawił? Psalm 19.1. Wiecie co? Co to? Ja tutaj mam akurat Biblię Warszawską. To jest akurat werset drugi. Ale o czym on mówi? To jest bardzo ciekawa rzecz. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Czyli afirmament głosi dzieło rąk Jego. Firmament to jest właśnie ta szklana linii Karmana. A więc taki Werner von Braun był świetnie zorientowany, że istnieje szkło nieba, że żyjemy w środku Ziemi i wszystkie inne detale. Mało tego, oni musieli, jak już odpalali swoje dwuczłonowe rakiety, dwustopniowe czy tam trzystopniowe później, oni doskonale wiedzieli o wszystkim, o wszystkich warunkach, nawet tych magnetycznych, które są powyżej linii Karmana. A więc jaki jest tutaj sens całości filmu? Jak znasz prawdę o niebocentryzmie, no to po prostu te wszystkie pytania dostajesz odpowiedzi. Nie znasz, no to ściemę kupujesz jak świeże bułki. Tak to w sumie wygląda. I dzisiejszy film miał właśnie na celu przede wszystkim zwrócić uwagę na to, jaki jest dowód naukowy, że promień w kosmosie biegnie po prostej. O, w sumie. Nie ma go, a więc po prostu wszystkie rysunki i dyskusje na temat optyki można sobie wsadzić w zestaw bajek. Ale oczywiście to służy temu, żeby ukryć niebocentryzm. Ponieważ, no, wiemy z poprzednich filmów, Układ Słoneczny to nic innego niż kult diabła. A diabeł będzie ukrywał i Boga, i nadzieję, którą daje ten Bóg, i prawdę, ponieważ sam jest ojcem kłamstwa. No i oczywiście jego sługusy tutaj na ziemi, wiadomo, że nigdy prawdy nie powiedzą. No to tyle. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do opisu i do następnego razu.